jako kreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na stylizację second hand, vintage i stylizację w supermodnych trendach w stylu safari. Oczywiście nie będzie to żaden styl safari taki, że idziemy na wyprawę do dżungli, czy faktycznie jedziemy na jakieś safari. To jest tak zwany miejskie safari, czyli styl safari inkorporowany do stylu miejskiego. No i zobaczycie takie stylizacje inspirowane właśnie dżunglą, pustynią, takim angielskim stylem, właśnie mundurem pustynnym. Zobaczycie printy zwierzęce i wszystko to, co się kojarzy ze stylem safari. Także zapraszam już na ciąg dalszy. Mam nadzieję, że się Wam spodobają te stylizacje. No i zapraszam też do obejrzenia sobie poprzednich odcinków w stylu safari, bo w zeszłym roku, w zeszłym lub dwa lata temu robiłam typowy taki filmik właśnie o stylu safari, z którego kilka przebitek Wam też pokażę, bo też były tam bardzo fajne stylizacje. Możecie sobie zajrzeć do ekranu na końcu filmu. No i coś Wam powiem też dodatkowo o stylu safari, czym się on charakteryzuje. Dam Wam kilka rad, co robić, by móc się ubrać bardzo stylowo w stylu safari i też być super modnym przy tym. Także zasubskrybujcie koniecznie kanał, bo będzie dużo podobnych filmików, filmików stylizacyjnych, vintage, second hand i z poradami o eko stylu życia. Także zapraszam jeszcze raz i polubcie filmik koniecznie, bo bardzo pomaga mi to rozszerzać zasięgi. Moi drodzy, moim celem jest tutaj pokazać Wam, jak w prosty sposób uzyskać efekt super stylowy, czyli jak wyglądać w stylu safari elegancko, ale też modnie. No i że nie potrzebujemy wcale dużo rzeczy, czy jakieś mega dużo dodatków w stylu safari, żeby właśnie uzyskać ten efekt. Ja mam dosyć sporo takich rzeczy, bo bardzo lubię styl safari. Uważam, że to jest taka właśnie letnia elegancja i w dodatku styl safari kojarzy się nam z naturalnymi materiałami, ze skórą. Tutaj pasują dodatki skórzane, na przykład torebki skórzane, torebki z naturalnych materiałów, z lnu. Takie vintage plecaki, zobaczcie, ja tutaj mam przykładowo takie dwie torebki, jedna jest w taki wzór panterki, to jest torebka vintage ze skóry. Oczywiście ten print akurat jest namalowany, ale tutaj jest jakaś taka naturalna skóra i futerko, pewnie krowie, podejrzewam. I torebka z takim printem, takim jakby wytłoczeniem węża w kolorach kojarzących się z safari. Dodatki biżuteryjne, które też kojarzą się z naturą, z takim stylem etno, na przykład drewniane korale, bursztyn, takie kościane rzeczy, naturalne, ogólnie naturalne tworzywa, z których jest zrobione to ta biżuteria, oraz na przykład metal, taki surowy. Tu mam takie przykładowe naturalne kamienie właśnie. Nawet mogą być z elementami koloru. O, na przykład tutaj jest kościany naszyjnik, który dostałam od siostry mojego chłopaka, z takim słoniem. Bardzo fajny, też bardzo w stylu safari. No i wystarczy mieć kilka takich dodatków. Jakieś jedne neutralne buty, albo buty kojarzące się ze stylem safari, czy w kolorze po prostu pasującym do tego stylu. I już możemy stworzyć świetną stylówę właśnie w takim stylu. Chyba zdejmę te bransoletki, bo chociaż mi pasują, to zakłócają tutaj dźwięk. No i od razu chcę Wam powiedzieć, że nagrałam stylówki na zewnątrz, ale dzisiaj jest bardzo zmienna pogoda. Raz świeci słońce, raz pada deszcz, jest straszny wiatr, nie da się w ogóle nagrywać dźwięku na zewnątrz. Także stylówki zobaczycie nagrane na moim tarasowym studio, natomiast tutaj już kręcę teraz mówienie, bo po prostu nic nie było słychać, kiedy nagrywałam to na zewnątrz. Aha, no i na przykład możemy użyć oczywiście jakichś rzeczy w printach. Ja tutaj mam użyte w stylizacjach takie buty, chodaczki. Zobaczcie, właśnie w taki, oj, w takim właśnie princie lamparcim. Leopard taki, mówiąc po angielsku. Takie właśnie fajne, modne. Teraz są bardzo chodaczki. Jeszcze w dodatku te mają taki bardzo modny nadruk. Oczywiście są z lumpeksu. Podobnie jak takie buty od Gapa, tutaj wiązane, cieliste, które nie będą się rzucać w oczy, a są w kolorystyce safari. Bo styl safari kojarzy nam się z takim właśnie tropikalnym mundurem. Szczególnie mnie się kojarzy na przykład z brytyjskim mundurem tropikalnym XIX i tak przełomu XX wieku. Te wszystkie beże, piaskowe, takie szarości, kremowy kolor. No i oczywiście materiały, len, skóra, tak jak już mówiłam, to są rzeczy, które się z tym kojarzą. Dodatkowo te printy zwierzęce przywodzą nam na myśl właśnie takie tropikalne
tropikalne klimaty, więc też możemy jakby też wcielić te elementy do stylu safari. Ja bardzo lubię takie zabawy, a z takich nowych trendów to bardzo modne jest łączenie różnych printów zwierzęcych ze sobą, również printów tropikalnych, takich nietypowych połączeń robienie. Na przykład łączenie takiej zeberki z printem takim lamparcim, widzicie? W takie centki, taką panterką. I właśnie takie połączenia różnych tych printów są bardzo modne, nawet w różnych kolorach. Mogłaby być równie dobrze ta zeberka czarna. Także pamiętajmy o tym, robiąc stylówki, że wystarczy sobie kupić na przykład torebkę w odpowiednim kolorze, na przykład karmelowo-brązową, mieć jakiś naszyjnik etniczny, bransoletkę na przykład w panterkę albo w print zeberkowy i już robimy styl safari. Nawet jeżeli nasze tło, nasze ubranie jest neutralne, także nie przejmujcie się, jeśli macie same neutralne ciuchy, bo wystarczy sobie dokupić ze dwa dodatki i już robicie styl safari. Na przykład fajny kapelusz, fajna torebka, albo nawet właśnie bransoletka czy naszyjnik, tak jak u mnie w stylu safari. No ja na przykład mam na sobie takie spodenki lniane z wysokim stanem. Spodenki krótkie w ogóle też się bardzo kojarzą ze stylem safari i takie pumpowate spodnie. No ja tu wybrałam takie neutralne spodenki, do tego wybrałam pasek i on ma na sobie print taki wężowy, tak, nie print, tylko taki wytłaczany jest, być może nawet jest ze skóry węża. Koszulka, słuchajcie, mimo że właśnie nie jest w kolorystyce typowo safari, takich beżach, piaskach, to ma w sobie trochę takiego tutaj żółtego, ale ma na sobie takie palmy, kojarzy się z jakimś Egiptem, z jakimś takim miejscem, które zwiedzamy, związanym właśnie z tropikami. Także mnie na przykład ten print bardzo fajnie tutaj gra do stylu safari. Możemy dołożyć, tak jak ja tutaj mam, ciemne korale z drewna chyba nowego i mam na sobie też takie chodaki beżowe, neutralne, ale też w takim stylu etnicznym, więc one też się tu fajnie wpisują moim zdaniem do stylu safari. Mogłabym na to wziąć oversize'owy żakiet, nawet w kolorze niebieskim, albo taką koszulę, pokażę Wam już się w niej. Koszulę, którą kupiłam kiedyś za 2 zł w Lumpeksie w Dobczycach. Z naturalnego zamszu, ona jest przepiękna po prostu. Jest perfekcyjna i po prostu się zakochałam w niej. No i na przykład taką koszulę jako kurtkę, taką oversize'ową. No i mamy styl safari, takie miejskie. Bardzo na luzie, bardzo wygodne, bo te spodenki też są bardzo wygodne, do tego jeszcze fajna torebka. I spodenki wcale nie były przeznaczone typowo do stylu safari, bluzka też nie, ale przez dodatki, przez te naturalne materiały, skórę, zrobiliśmy zestaw safari, który jest całkiem fajny. No i właśnie pokażę Wam kilka takich ciuchów, które zrobią nam wiele wersji stylów safari. Żebyście widzieli, jak bardzo uniwersalny jest ten styl, jak wiele możemy zestawić rzeczy, zestawów z tą samą rzeczą. Słuchajcie, można też użyć zupełnie nietypowych dodatków, łącząc je odpowiednio, też uzyskacie efekt stylu safari i bardzo modne efekty, także jedziemy. Słuchajcie, oprócz tego zestawu pokażę Wam tam jeszcze przebitki z moimi takimi spodniami. Tutaj je mam z boku, bo nie będę je pokazywać w nowych stylówkach. Takie lniane moje szarawary, które ostatnio były w programie o kulotach. No i pokazywałam je już wiele razy w stylówkach, więc tam tylko może jakaś szybka przebitka dla Was. Podobnie jak te spodnie, też świetnie wpisują się w styl safari i też były z nimi stylówki, na przykład z taką bluzką w panterkę, bardzo fajną, z cieniutkiej wiskozy z H&M-u, taką wiązaną. No i to na przykład jest stylówka, którą ja bardzo lubię, jest przewygodna. No ale to jest właśnie w tamtym poprzednim filmiku o stylu safari, więc zachęcam, żebyście sobie do niego zajrzeli i sobie go obejrzeli w całości, bo myślę, że te dwa filmiki się będą trochę uzupełniać. Teraz mamy trochę nowych trendów i no i nowe ciuchy, więc nie powtarzam już wszystkiego, aczkolwiek będą niektóre rzeczy te same. Podobnie jest w przypadku takiej bluzki, której już dzisiaj Wam też w stylówkach nie pokażę. Też nie jest to taki typowy styl safari, ale mamy motyw dżunglowy i na przykład jak zestawimy to z fajnymi takimi spodenkami czy spodniami w stylu safari, też może powstać świetny zestaw. Ja miałam na przykład dobraną tą koszulkę do takiej panterkę na rzutki i do leggingsów oraz
trampki w panterkę i też już był to taki bardzo sportowy, na rower byłam tak ubrana, styl safari w modnym połączeniu różnych właśnie printów zwierzęcych i roślinnych, takich tropikalnych. No, ale dzisiaj właśnie tak jak obiecałam, nowe stylówy, no i od razu zacznę od kombinezonu, który widzieliście ostatnio w holu lnianego. Ten kombinezon przeznaczyłam w zasadzie na piżamę, ale można na luzie, tak sobie po prostu jak jesteśmy gdzieś na luzie, na wakacjach, w jakimś domku, czy siedzimy sobie i relaksujemy się, można taki kombinezon zestawić też w stylu safari. To jest len, więc jak najbardziej lny i wszystkie naturalne tkaniny będą świetnie wyglądały w stylu safari. No i na przykład do tego możemy takie butki neutralne, zupełnie niewidoczne, prawie na stopach, płaskie włożyć. No i ten kombinezon jest trochę przezroczysty, dlatego ja go przewidziałam jako piżamę, ponieważ no nie da się go nosić ze względu na to, że on całkowicie transparentny jest na pupie. Ale ja go włożyłam do bluzy, słuchajcie. Tutaj mnie widzicie tylko z przodu w kombinezonie dla powtórki, dla tych, co nie widzieli hola. Ale do tego na przykład właśnie tą koszulę można jako kurtkę, jako bluzę. Oczywiście wtedy nie będzie to taki strój na upał, ale będzie to bardzo wygodna stylowa, taka weekendowo-domowa. I mamy taką świetną koszulę na to, do tego jakąś torebkę, jeśli na przykład pójdziemy sobie do sklepu na zakupy, jak najbardziej można, albo na jakiś fajny spacer. Świetnie wygodny strój, no i też już tutaj wystarczy, że dołożymy torebkę odpowiednią i już robi nam się styl safari. Ta koszula, ten materiał i dodatki robią styl safari, na przykład bransoletki, które przed chwilą zdjęłam, jedna mi spadła tu. Też te bransoletki dodadzą takiego szyku i stylu safari właśnie do tego. Kochani, no a nie będę się rozkwiwać już nad tym kombinezonem, bo to jest taki mniej typowy dodatek. A tymczasem na początek pokażę Wam dzisiaj krótkie spodnie, potem przejdziemy do długich spodni. I najpierw skończę temat tych spodenek, które mam na sobie. Mianowicie włożyłam je również do bluzki takiej. I ta bluzka to jest jeden z tych elementów, które chciałam Wam pokazać, że wystarczy mieć właśnie taki jeden ciuch i zestawiać go z neutralnymi dodatkami, z jakimiś skórzanymi akcesoriami czy biżuterią i już mamy styl safari. Bluzka FB Sister, już też ją pokazywałam niedawno w stylówach. No i zobaczcie, ona ma takie fajne, nowoczesne wykończenie. Bardzo mi się podoba właśnie ten motyw. W ogóle jest świetna bawełna, jest taka bardzo, bardzo jakościowa ta bluzka. Ja ją w ogóle chcę sobie zwęzić, bo ona jest na mnie tutaj luźna i ją przez to wiążę tu, ale to nie jest zbyt wygodne, więc prawdopodobnie po prostu ją tutaj zwężę tak do pasa, żeby mi przylegała do ciała. Już mówiłam to w zeszłym roku, ale po prostu się za to jeszcze nie zabrałam, ale zrobię to tym razem. Słuchajcie, i ta bluzka będzie w wielu stylówach dzisiaj. Zobaczycie, jak bardzo jest uniwersalny taki ciuch. Na przykład właśnie do tych spodenek, no i do tego możemy sobie dać na przykład tą koszulę jako kurtkę, po prostu jako kurtkę, czy jako żakiet, ale tak naprawdę możemy również zestawić to z marynarką lnianą, na przykład z taką vintage marynarką, którą już wiele razy też Wam pokazywałam. Ona jest z krótkim rękawem, z takimi guzikami mosiężnymi. Ona faktycznie jest w takim vintage stylu. Ma przepiękne tutaj takie skrojone na dole w takie rąby kształt. Możemy to zostawić też z marynarką jedwabną w innym kolorze i na przykład do tego płaskie buty, bo takie krótkie spodenki z płaskimi butami będą całkiem fajnie wyglądały. Ja tutaj włożyłam takie sandały, które mają też w sobie wzorek zwierzęcy, ale też i taki pomarańcz, więc można by tu dołożyć bardziej taki jakiś jeden akcent jeszcze w kolorze orange, który jest bardzo modny, na przykład jakąś bardzo pomarańczową bransoletkę, która nawiąże do tych butów. Ja akurat takiej nie mam, ale może sobie sprawię. Gdzieś na Vinted na przykład, albo w Lumpeksie. No i na przykład torebkę taką, która w zasadzie tu do wszystkich stylizacji pasuje. No i już mamy kolejne stylówy, czyli możemy zmieniać sobie zupełnie outfit, zależnie od tego, co włożymy. Włożyłam tą bluzkę do różnych rzeczy po prostu, do tego neutralne spodenki i mamy już styl safari. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam to podoba. I od razu Was przepraszam, że sobie nie wyprasowałam dobrze tych spodenek tutaj z przodu. Dopiero teraz zobaczyłam jak na podglądzie, że one są jakieś takie lekko wymięte. No ale pomińmy to.
Tak, no i te spodenki są też świetne właśnie, bardzo fajne, bo są z lnem. No ale można też bardziej nietypowo, na przykład jedwabne spódnice, spodnie. Wyglądają jak spódniczka, naprawdę one wyglądają jak spódniczka. I to są takie moje ulubione rzeczy. Miałam je na wakacjach, na przykład do czarnego kostiumu. I ten kostium ma piękną górę, ma odkryte plecy i na przykład ja sobie nosiłam po prostu po plaży ten kostium i na to te spódnice, spodnie, jakieś fajne sandały, torebkę i już jest normalnie ciuch plażowy, który możemy użyć normalnie jako nawet eleganckie wyjście do restauracji, bo ten kostium wygląda jak taki elegancki top. No i te spodenki też są eleganckie, z jedwabiu. Nawet można wysokie obcasy i już mamy stylówkę safari w takim super eleganckim stylu. Ale na przykład dobrałam sobie znowu tą bluzkę do tego, dlaczego nie, inny print. Ten jest drobny i ciemny, ten jest jaśniejszy. Ja uważam, że to wygląda ekstra. Jest dużo, tu się dużo dzieje, tu jest dużo wzorów, więc trzeba mieć trochę wyczucia, żeby nie przesadzić z tymi wzorami, bo zobaczycie jeszcze stylówkę, gdzie jeszcze bardziej przesadziłam z wzorami. No i oczywiście możecie sobie tu neutralną torebkę, nawet czarną, elegancką, ale można też torebkę w najmodniejszym zestawieniu, czyli zebra do tego, do panterki. I też będzie ekstra wyglądać. No i do tego każdy żakiet w stylu safari będzie pasować. Ja Wam tutaj pokazuję z tym jedwabnym żakietem, który był wcześniej. Aczkolwiek akurat to zestawienie chyba najmniej mnie przekonuje do tych spódnic-spodni, bo ten żakiet jest w ogóle piękny. Ale mnie chyba bardziej przekonuje tutaj ta marynarka czarna, oversize'owa z Wallis. I zobaczcie, że taka zupełnie miejska marynara, super modna, w prążek może też fajnie wyglądać właśnie do takiego zestawu. To jest zestawienie kolorystyczne i te paski tenisowe też fajnie nawiązują właściwie do stroju. To nie przeszkadza, że to jest w paski, a tam to jest w panterkę, bo to jest bardzo dyskretny wzór i kolory do siebie super nawiązują, bardzo mi się to podoba i jak zapniemy, to wygląda to jak sukienka. Możemy w ogóle ukryć, że mamy pod spodem inny strój, rozpiąć się i wychodzi nam myszko. Kotek mi tu przyszedł znowu narzekać. Nie wiem, co ten kotek dzisiaj jest taki, potrzebuje atencji dużo. Kitku, chodź tutaj. No i oczywiście tak samo pasuje to do tej koszuli zamszowej, jak najbardziej może być też zestawem z tą koszulą, tak bardziej na luzie, albo właśnie do takiej marynarki, do tego żakietu z lnu też się nadaje. W zasadzie każdy tutaj z tych ciuchów do tego zestawu by się nadał. Coś neutralnego raczej, no marynarka jest czarna, ale bardziej neutralna. No i tutaj mamy te marynarki wszystkie w gładkim kolorze, z naturalnych tkanin. Moim zdaniem tutaj fajnie uzupełniają, właściwie każda z nich się nadaje. Także jestem też bardzo ciekawa, co myślicie o tym outficie. Dla mnie te spodenki to są absolutnie moje ulubione spodenki letnie. Mimo że wyglądają jak spódnica, one są tak wygodne. Słuchajcie, są tak uniwersalne, praktycznie się nie mną i no, jestem zachwycona. To jest marka Whistles. Gdybyście kiedyś znaleźli ciuchy Whistles w dobrym stanie, no to jest strzał w dziesiątkę, bo to jest super jakościowa marka. Naprawdę to są przepiękne rzeczy. No to idziemy dalej, to mamy już krótkie spodenki za sobą. No i spodnie. Spodnie, które już zapowiadałam, obydwie te pary, bo te widzieliście w takiej prostej stylówie z białą koszulką. No i teraz Wam pokażę znowuż z tą samą koszulką właśnie z FB Sister. I tu mamy już taki oczopląs. Ale zrobiłam to celowo, żeby ten strój był taki na luzie, ale taki zwracający uwagę. No i właśnie mamy to. Mamy do tego buty już tym razem neutralne, te właśnie klapki, które mam na sobie, tą koszulkę. No i tutaj, żeby było nam super wygodnie, no to oczywiście koszula będzie naszym takim, naszą bluzą, naszą kurtką na wypadek niepogody. No i oczywiście każda torebka, która tutaj się nawinie, będzie pasować. Czy taka ta w tą zeberkę, żeby właśnie inny wzorek dołączyć. Czy na przykład taka torebka czarna, bardzo prosta, w ten to tłoczonego krokodyla, czy cokolwiek to jest. No moim zdaniem to jest bardzo fajne. Mnie się to strasznie podoba. No i ta stylowa jest po prostu bardzo, bardzo luzacka, wygodna i to jest na pewno coś, co będę brać na wakacje, bo w tym można iść i do lasu, co prawda u nas nie ma lampartów, ale więc nie będzie to prawdziwy kamuflaż,
ale fajny wzorek i właśnie to jest wiskoza, to jest mega wygodne, luźniutkie, nie trzeba tego prasować praktycznie w ogóle. Także coś takiego też w różnych zestawach, też można krótką kurtkę, do tego czarną ramoneskę też będzie rewelacyjnie wyglądać. Już nie robię z ramoneską osobnych stylówek, bo tutaj chodzi jednak o takie letnie stroje. No, oczywiście, że do tego można też zupełnie neutralną bluzkę właśnie, czy czarną, czy beżową, czy białą. I też będzie super to wyglądać. Wystarczą jakieś dodatki. Słuchajcie, no i to tyle, jak chodzi o te bardzo wyraziste spodnie w stylu safari. Natomiast mam jeszcze tu dla Was, o, spodnie z ostatnich zakupów, które są, nie pamiętam składu. Pull and Bear, w każdym razie coś tutaj jest wiskozą, bawełną, ale jest też jakiś tam dodatek sztucznego w tych spodniach, z tego co pamiętam. No i one mają właśnie taki typowo angielski krój, jak dla mnie, tu mają gumki, więc to są też takie luźne spodnie i zastanawiam się, czy właśnie dzisiaj w nich nie pójdę. No i oczywiście, że dobrałam je znowu do tej samej bluzki, do tej bluzki w panterkę, bo ona jest bardzo wygodna. No i to jest jeden z zestawów. Ta bluzka, do tego odpowiedni naszyjnik, torebka, wszystkie dodatki, które już widzieliście. No i możemy tutaj znowuż skombinować sobie, czy dużą torbę, czy torebkę małą, cokolwiek będzie tu pasować z tych rzeczy, które tu mam, prawda? Też bardzo mi się to podoba. I do tego oczywiście, że wybrałam tą koszulę, bo ona jest w identycznym kolorze praktycznie, zobaczcie. Tą koszulę jako bluzę, jako kurtkę, która będzie rewelacyjnie do tego wyglądać. To jest taki mój luzacki zestaw i prawdopodobne jest, że właśnie dzisiaj tak pójdę do teatru, bo ta pogoda jest tak zmienna, że chyba się nie zdecyduję na krótkie spodenki, tylko właśnie pójdę w spodniach, tym bardziej, że to będzie już pod wieczór, no i ta koszula da mi bezpieczeństwo, że mnie ten wiatr nie przewieje, bo Zamrz jest bardzo właśnie fajny na taką pogodę, kiedy jest wiatr, bo nie przewiewa. Dokładnie. Tymczasem lniana marynarka by mnie tutaj przewiała. No ale zrobiłam Wam jeszcze taką kolonialną stylówkę, która mnie się kojarzy z taką podróżniczką w czasie. Ja bym to tak nazwała, podróżnik w czasie. Taka reporterka z różnych epok poskładana. Włożyłam sobie do tego, słuchajcie, taką bluzkę w stylu kolonialnym. Ona jest taka trochę wiktoriańska, ze stójką. Przepiękna designerska bluzka, to jest dla tych, co nie pamiętają, to jest to, już Wam mówię, Julie Fagerholt, Heartmade, nazywa się marka. Jest przepięknie wykonana i to jest bardzo droga rzecz, jak kupić ją w sklepie. Taka kremowa bluzka i ona wsadzona do tych spodni wygląda właśnie tak trochę jakby, nie wiem, czy oglądaliście Angielskiego pacjenta, ja też nawiązywałam w poprzednim filmiku do tego filmu, ale właśnie w Angielskim pacjencie ta główna bohaterka się tak trochę ubierała. To był ten czas. No i właśnie ta bluzka do tych spodni, już tutaj nie zmieniałam butów na jakieś specjalne, ale możemy oczywiście sobie włożyć taką koszulę, bo ta koszula jest tak uniwersalna, że może robić nawet na koszulę z XIX wieku, ale możemy też sobie do tego włożyć jakiś żakiet, marynarkę, nawet płaszczyk, żakiet ze stójką, albo po prostu tak solo z jakimś pięknym szalem. No i zrobić z tego piękną stylówę w stylu takim kolonialnym. Mnie się to mega podoba, ale zrobiłam dla Was też stylówkę z jedwabnym żakietem, bo to mi się też z podróżami kojarzy, taki podróż geograficzna do Chin i do tego taki jedwabny żakiet w kolorze takim karmelowym, taki krótki krop żakiet do tych takich lekko pompiastych spodni. I właśnie do tej bluzki moim zdaniem świetnie pasuje. Jest to trochę takie inne. Ten żakiet jest właśnie taki inny. Nikt czegoś takiego nie nosi praktycznie, a jest to naprawdę piękna rzecz. No i moi drodzy, mam nadzieję, że te stylówki się Wam podobały i że jakieś inspiracje Wam przekazałam dotyczące stylu safari. Pamiętajcie o naturalnych tkaninach. Dużo takich rzeczy możecie upolować w lumpeksie, naprawdę, bluzek, dodatków w stylu safari jest mnóstwo. Ja wszystkie te rzeczy kupiłam w lumpeksie, naprawdę, wszystko co tutaj było, to było z second handu i naprawdę mnóstwo takich rzeczy jest. Czy skórzane paski, to jest naprawdę najtańsza rzecz, jest kupić pasek właśnie skórzany w
lumpeksie, bo w sklepach są one bardzo drogie. Ja wszystkie paski moje mam z lumpeksu i wszystkie są ze skóry. Nie mam w ogóle żadnych sztucznych pasków takich. Mam jakieś z materiału i metalowe, ale wszystkie są z naturalnych tworzyw. I naprawdę najdroższy pasek, jaki kupiłam, to było chyba 12 zł, a tak to te paski były po 3, 5, 8 zł, więc i tak samo te torebki. Wszystkie te torebki dzisiejsze też są kupione w second handach, wszystko co widzieliście w tych stylówach. Także polujcie, jeżeli lubicie taki styl i chcecie być modne, to wystarczy właśnie polować na te dodatki albo mieć jedną jakąś rzecz, taką fajną, jak przykładowo jak ta moja bluza zamszowa, która zrobi każdą stylówę, która właśnie doda tego filu, albo właśnie jak ta moja bluzka panterkowa. I mamy gotowe stylówy, możemy neutralne rzeczy, nawet żakiety takie miejskie, jak widzieliście, użyć do tych stylówek równie dobrze. Także kochani, zachęcam Was do zabawy właśnie w lecie w ten styl safari, bo to daje naprawdę takie poczucie wakacyjne i mega luzu. I w ogóle te ubrania są bardzo wygodne. Ja prócz stylu stawiam na wygodę, bo uważam, że na to zasługujemy. Nie wymyślam takich rzeczy, których bym nie nosiła, które mnie krępują, w których jest mi niewygodnie, chyba że to są jakieś sceniczne kreacje. Więc zachęcam Was, kupujcie właśnie takie wygodne, naturalne ubrania i styl safari jest do tego idealny, promuję go. Kochani, pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam Was na następny filmik. Będzie to Zabieram Was do lumpeksu i to będzie filmik z lumpeksu, którym ja kiedyś byłam, ale jeszcze nigdy Wam go nie pokazywałam. To jest taki duży lumpeks, też sieć krakowska. Także już zapraszam i kupiłam bardzo, bardzo tanie rzeczy i mam nadzieję, że się Wam też spodobają. Zapraszam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć!